Halo, dzień dobry, cześć. Witamy Was wszystkich tutaj. Nieśmiało, dzień dobry. Czy nas widać, czy nas słychać? Słuchajcie, napiszcie proszę na czacie tutaj z boku, po lewej i po prawej stronie, czy wszystko dobrze słychać, czy słychać mnie, Asię i Agnieszkę. Widać i słychać, świetnie. Słychać i widać. Pierwszy sukces. Mamy masę potwierdzeń, pierwszy sukces, tak. Tak, wszystko widać i słychać. Dobrze, to słuchajcie, to myślę, że będziemy już zaczynać. Ja tak może w ramach wstępu chciałbym Was wszystkich tutaj serdecznie powitać na pierwszym webinarze, który zorganizowaliśmy z grupą Polskie Marki Modowe, na którym mam przyjemność gościć Joannę Saniewską, założycielkę marki Joes oraz Agnieszkę Kowalską, właśnie z grupy Polskie Marki Modowe. I tak zaczynając od takich kwestii bardzo organizacyjnych, żebyśmy wiedzieli, jak długo co i jak to będzie wyglądało. I więc webinar potrwa około 45 minut i będzie miał formę takiej dyskusji, takiego panelu, takiej swoistej debaty, gdzie Joanna zdradzi nam swoje patenty na zbudowanie biznesu w sieci, biznesu online, biznesu e-commerce. Będziemy rozmawiać zarówno o aspektach takich stricte produktowych, jak i biznesowych oraz i technologicznych. Jeżeli w trakcie pojawią się jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je tutaj na czacie. Na koniec będziemy je odczytywać w kolejności chronologicznej i będziemy sobie tą dyskusję już jakby później przenosić właśnie na te pytania, które być może Wam się pojawią w trakcie tego spotkania. Webinar będzie ogólnie nagrywany, także jeżeli na przykład byście musieli wyjść wcześniej, czy ktoś z Waszych znajomych na przykład chciał dotrzeć i nie dotarł, no to niech się nie martwi. Także webinar będzie nagrany i po zakończeniu webinaru, po kilku godzinach będziecie mogli obejrzeć sobie go w formie nagrania na YouTubie i też nie będziecie musieli go szukać, bo dostaniecie go na swoje skrzynki mailowe. No a czemu w ogóle taka forma? Czemu słuchajcie, tutaj się do tej pory w tej chwili spotykamy? Ponieważ jako marka CyberFolks od jakiegoś czasu coraz mocniej wchodzimy w branżę e-commerce, dostarczając poza rozwiązaniami takimi typowo domenowymi i hostingowymi również gotowe platformy sklepowe, jak nasza ostatnia, najnowsza platforma Stores by CyberFolks. I my bardzo mocno, słuchajcie, wierzymy we wspieranie polskich marek i sklepów poprzez pokazywanie właśnie ich historii, pokazywanie tego, jak działają, w jaki sposób osiągnęły sukces, jak do tego sukcesu dochodziły, jak go budowały. Chcemy bardzo inspirować i promować tego typu firmy. Więc wymyśliliśmy sobie, że taka forma właśnie dyskusji, spotkań na żywo, gdzie będziemy mogli właśnie posłuchać twórców, twórczynie polskich sukcesów e-commerce'owych, idealnie jakby wpisuje się w tą naszą wizję i strategię. A teraz oddam głos Agnieszce Kowalskiej, która jakby opowie ze swojej perspektywy polskich marek modowych, jak ta współpraca z CyberFolks właśnie wygląda i zapowie naszą gościnę i przejdziemy już do jakby głównej części naszego dzisiejszego wydarzenia. Dzięki Kacper, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo mi miło, że tutaj cały czas obserwuję, pojawiają się nowe osoby, widzę, że frekwencję będziemy mieli naprawdę doskonałą. Bardzo się cieszę, że ten temat Was zainteresował, cieszę się, że jesteście ciekawi tego, jak wygląda budowanie autorskiej marki modowej w świecie e-commerce i nasza gościni, Joasia Saniewska, która jest właścicielką, mózgiem i sercem marki Joes, jest idealną osobą do tego, żeby opowiedzieć właśnie o tym, jak wygląda budowanie takiego autorskiego, bardzo osobistego biznesu, ale też opowie nam o tym właśnie, o tym sukcesie, który odniosła w sprzedaży w e-commerce. Króciutko o polskiej grupie, o grupie Polskie Marki Modowe. Zrzeszamy społeczność twórców, projektantów, właścicieli biznesów modowych, ale też osoby zainteresowane polskimi markami, wspierające polskie marki. Obecnie mamy już prawie 66 tysięcy osób w grupie, która działa prężnie, wymieniamy się tam wiedzą, wymieniamy się doświadczeniami. Grupa też działa jako platforma sprzedażowa. I Asia jest aktywną członkinią naszej grupy od samego początku, bardzo wspiera jej rozwój i swoją merytoryczną wiedzą nieraz pomagała nam dostarczyć wartościowych treści. Asia, zacznijmy może rozmowę z Tobą. Chciałabym Tobie teraz oddać głos i chciałabym, żebyś zaczęła od początku, żebyś nam opowiedziała, jak do tego wszystkiego doszło, jak założyłaś swoją markę i dlaczego Kimona. Słuchaj, no był 5 listopada 1981 rok, na świat przyszłam ja, jak zawsze w pośpiechu.
I tak, to się tak zaczęło i chyba całe życie tak jest. Urodziłam się za szybko, od razu połamana i chyba całe życie już tak wszystko robię szybko. Ale prawda taka, że ta marka jest moim wyrazem potrzeby kreatywności. Od 20 ponad lat pracuję korporacyjnie, jestem dyrektorem dużej amerykańskiej korporacji. Pracuję w bardzo biznesowym i korporacyjnym środowisku, a to nie zawsze pozwala na wyplucie z siebie tej potrzeby kreatywności, a jednak jest ona we mnie duża. Od małego mam styczność z modą i z szyciem, gdyż moja mama jest krawcową i teraz już emerytowaną, miała swój mały zakład krawiecki w domu, więc od malutkiego wychowywałam się wśród tkanin i nitek. Natomiast przede wszystkim po wielu latach i po zamknięciu przez COVID miałam ogromną potrzebę zrobienia czegoś, jeszcze czegoś innego i zrealizowania tego, co w głowie kiełkowało już kilkanaście lat, ale nigdy nie było dość odwagi i przestrzeni na to, żeby wykonać krok. O ironio, COVID i cały lockdown pozwolił na kumulację czasu i ograniczenie podróży, z których przede wszystkim składa się moja praca służbowa i znalezienie czasu na to, żeby zbudować coś bardzo mojego, co pozwoli mi stanąć na tej twórczej nodze, której mi bardzo brakowało. I odpowiadając na pytanie, które zapewne za chwilę padnie, ale dlaczego kimona? 20 lat zawodowej działalności, głównie związanej z marketingiem i wystąpieniami publicznymi. W mniejszym, większym gronie, zawsze bardzo biznesowym, bardzo szybko zorientowałam się, że mój styl to naprawdę nie jest garnitur. We mnie drzemią dwa wilki i jeden z nich jest bardzo sportowy, mocny, energiczny. Nigdy nie byłam dziewczęską kobietką, zawsze bliżej mi było silnych stylizacji. Zakochałam się w modzie japońskiej, która kultywuje kształt, która kultywuje strukturę, tą perfekcjonizm wykończenia ponad podkreślanie atutów kobiecości, gdzie ta sztuka jest wyżej niż nasze figury, które jednak w naszej kulturze i w naszej modzie skupiamy się na podkreślaniu atutów. Japonia mimo 700 lat pozostaje wierna temu, że ubranie ma przede wszystkim być nośnikiem dla sztuki, dla pewnego wyrazu. Wracając do powiązania, zauważyłam, że bardzo lubię wyglądać inaczej w trakcie swoich wystąpień. Nie odpowiada mi biała koszula, nie odpowiada mi garnitur. I kiedyś zupełnie przypadkiem po wizycie w Tokio, skąd przywiozłam sobie całą masę kimon, stwierdziłam, a tam zamiast koszuli i garnituru tym razem wystąpię w kimonie. Niesamowita rzecz. Te rękawy pozwalają na cudowne zarządzanie tłumem i uwagą tłumu. I w trakcie prowadzenia szkolenia okazało się, że bez problemu jestem w stanie skupić i przyciągnąć uwagę tam, gdzie potrzebuję zwykłym ruchem ręki. Dodatkowo dodało mi to bardzo dużo pewności siebie. Tak się zaczęło i zaczęło się przez przyjaciółki, ale też przyjaciół, bo panów również zaliczam do tego grona, które poprosiły o uszycie tego typu kimon. Kimona zaczęły być popularne u nas, natomiast były to kimona albo plażowe, albo stricte nieformalne, a ja potrzebowałam czegoś pomiędzy, co nie będzie jednak naruszeniem tej kultury japońskiej w tak dosłownym słowa znaczeniu, ale co jednocześnie przyciągnie pewne elementy, jakby rękawy sodę, bądź to obłożenie i tą prostotę. I stwierdziłam, no dobra, skoro nie ma, to uszyjmy. Pierwotnie dla siebie, dla moich przyjaciółek z pomocą mamy.
I tak się zaczęło. A potem z pomocą waszego forum, gdzie ktoś zauważył mnie, na grupy, przepraszam, nie forum, jestem old school, więc musicie wybaczyć, ja żyję w czasach forum. Grupy na Facebooku spełniają teraz trochę rolę forum, więc... Tak, to trochę tak jest. I gdzieś ktoś przyuważył mnie na grupie w kimono, dostałam pytanie, skąd jest, uszyłam, a czy możesz mi uszyć? No i na początku, zanim powstał sklep, była sprzedaż przez grupę facebookową. No właśnie, bo to jest moje kolejne pytanie. To jest moje kolejne pytanie, czyli jak się zaczęła sprzedaż w twojej marce? To teraz przejdźmy do tego. Zaczęła się spokojnie. Sprzedaż zaczęła się od inwestycji, czyli sprzedaż zaczęła się od tego, że musiałam usiąść i podjąć tą męską decyzję, no dobra, no nie ma sensu szyć dwóch kimon, to uszyjmy ich jednak trochę więcej, ale trochę więcej to też inwestycja w tkaninę. No już tu mamy, nie mogę prosić, muszę poszukać krawcowej tutaj obok, która by mi uszyła. Tu się okazało, że nie jestem łatwym kandydatem do współpracy, bo mój perfekcjonizm stanął na drodze dwóm krawcowym, z którymi zaczynałam współpracę. No i no nie, nic z tego nie wyszło, krzywy, przerwany ściek, jakby nie. Natomiast no, zaczął się od grupy, gdzie wrzuciłam jedno, drugie kimono, dostałam pytanie, a czy można więcej? Stwierdziłam, no dobra, no to zamiast czterech zróbmy osiem. Potem stwierdziłam, że no zapytań jest strasznie dużo, ja nie mam takich mocy przerobowych, a co gorsze, czy ja na pewno chcę, bo mam taki wewnętrzny sprzeciw, że na tym rynku jest tak strasznie dużo marek, tak strasznie dużo ofert, czy ja na pewno mam do zaoferowania coś, co byłoby inne i co nie byłoby no, zaśmiecaniem kolejnym naszego świata, kolejnymi ciuszkami, przepraszam, kolokwializm, ale wiemy, o co chodzi. Stąd też pomysł, żeby korzystać z resztek tkanin, z dużych kolekcji, od dużych marek i trochę robić ten upcycling, albo na pewno ograniczać zużycie tkanin i nie produkować nic pod swoje potrzeby, korzystać z tego tylko, co jest. Dojście do tych tkanin to zupełnie inna historia, bo to dobrze, że mam dar do ludzi i szczęście do ludzi i zupełnie przez przypadek udało mi się znaleźć cudownych agentów tkanin. Natomiast to był mój sposób, że jeżeli otwieram markę, to tylko pod warunkiem, że będę w stanie dostarczyć te tkaniny, które już są na rynku, nie produkować i będę w stanie zminimalizować wkład środowiskowy albo, przepraszam, polskich słów mi brakuje, zminimalizować wpływ na środowisko negatywny przez tworzenie kolejnej marki. Ale początki były przez polskie marki modowe. No to może teraz ja zadam swoje pytanie, bo to, co ty mówisz, to jest właśnie taki scenariusz, który bardzo często zauważamy, że się powtarza w sytuacji, kiedy właśnie ktoś wymyśli sobie, że chce coś fajnego zacząć sprzedawać w internecie i często właśnie takie media społecznościowe, czy to Facebook, czy grupy takie jak właśnie polskie marki modowe, czy właśnie jakieś grupy na Instagramie, czy grupy, jakieś profile na Instagramie, które zrzeszają twórców różnych rodzajów produktów, często są takim pierwszym punktem zweryfikowania w ogóle, czy ten pomysł ma sens, czy mi się to podoba, czy klientom się to spodoba, może tak. No i teraz, jak już mamy tą weryfikację z rynkiem, wiemy, że ten produkt jest jakby, będzie potencjalnie na niego popyt, że będą zainteresowani klienci, żeby go kupić, dochodzimy do kolejnego momentu, czyli uruchomienie własnego sklepu internetowego. Jestem bardzo ciekaw, jak ty sobie z tym poradziłaś, jak sobie w ogóle ten cały proces zaplanowałaś, jak wyglądało u ciebie uruchomienie i później rozwój tego sklepu internetowego, czy sama tego to wszystko zrobiłaś, ucząc się jakby od podstaw, czy zdecydowałaś się może na jakąś współpracę z jakimiś programistami, czy może z jakąś agencją, jak ten proces przebiegał? To powstało samodzielnie i w bólach, łzach,
frustracjach i strasznie żałuję, że wcześniej nie poznałam waszej platformy, bo oglądając waszą ofertę chyba z 3 miesiące temu zrobiłam, o, dlaczego nie rok temu, przeszłam przez gro możliwości, jako że tak, wymyśliłam, że strona musi być. Jak robimy, to robimy profesjonalnie. Jeżeli to mają być limitowane sztuki, jeżeli to ma być produkt spółki premium, to dajmy też ten user experience z poziomu premium. Niech to nie będzie tylko i wyłącznie sprzedaż przez Instagrama albo przez grupę. I się zaczęło. Nie jestem ekspertem w dziedzinie budowania stron. Nigdy w życiu nawet bloga nie postawiłam. Swojego Instagrama prywatnego postawiłam trochę przez przypadek i wrzucam tam dokładnie wszystko, co jest związane ze sportem. I jakby nigdy nie byłam zainteresowana, co się z tym dalej dzieje. Facebook jest, bo lubię rozmawiać z fajnymi ludźmi. Natomiast o stawianiu własnej strony nie miałam pojęcia. Zaczęłam czytać. Jestem uparta i trochę uważam, że skoro chcę stworzyć markę personalną, to powinnam wiedzieć, jak ona działa, też od tego zaplecza, więc postanowiłam, no dobra, to nie jest tak, że nie da się tego nauczyć. Ludzie przecież jakoś te blogi i strony stawiają. Zaczęłam rozglądać się za możliwościami. WordPress odpadł bardzo szybko, bo okazało się, że no nie mamy aż tyle czasu, żebym ja się nauczyła kodowania i profesjonalnej obsługi tego, co miał do zaoferowania. Przeszłam przez kilka różnych platform. Czy mogę wymieniać nazwy, czy nie wymieniamy nazw? Jaką mamy politykę wewnętrzną? Nie, no oczywiście wymieniamy nazwy, słuchajcie, bo jesteśmy świadomi, że przecież na rynku jest wiele platform i ogólnie najczęściej, jak jesteśmy stoimy przed wyborem platformy internetowej, to musimy dobrze przeanalizować swoje wewnętrzne potrzeby, jakie mamy, swoje doświadczenie, umiejętności i wybrać platformę do swoich potrzeb i do tego, jakie mamy plany, na jakim etapie jesteśmy i z jakich funkcji będziemy chcieli korzystać. Także jak najbardziej, Asiu. Dokładnie. Miejmy otwarcie. Bardzo fajne jest to, że większość z tych platform daje możliwość najpierw pobawienia się i postawienia takiego trochę udawanego sklepu, zanim się odpali ten właściwy, żeby zobaczyć, czy na pewno to, co oferują, pozwala mi zbudować to, co ja bym chciała, żeby klient potem oglądał. Platformy, między którymi wybierałam, to na pewno było Shoplo i coś jeszcze polskiego, nie pamiętam nazwy, przepraszam, i Shopify. I wygrał z tego wszystkiego Shopify ze względu na estetykę i łatwość obsługi z poziomu komórki, a jednak jestem człowiekiem rozerwanym między całą masą zadań i nie zawsze mam czas obsługiwać sklep przez komputer, więc muszę mieć możliwość działania swobodnego przez komórkę, dodawania produktów, zmieniania layoutu, zmieniania kolorów. Coś, co nie wiedziałabym, jak zrobić w Shoplo, bo tam kazali mi w kodzie siedzieć. Tutaj ten interfejs jest na tyle przyjazny, że ja ze swoją zerową wiedzą byłam w stanie się przeklikać i coś z tym zrobić. I wszystko było pięknie, postawiłam w ciągu chyba tygodnia tą stronę tak, jakbym chciała, byłam z siebie super dumna, a potem się okazało, że problemy dopiero się zaczynają, bo integracje z polskimi dostawcami, chociażby płatności, czy furgonetką, która dba o moje przesyłki, są szalenie skomplikowane, bo jednak Shopify nie jest dostrojone aż tak do polskiego rynku i nie mają rozwiązań, które by mi ułatwiały życie. I tu dopiero zaczęło się rzeźbienie. Oczywiście są metody obejścia i podłączenia, udało się podłączać. Natomiast jest to trochę polskim sposobem, czyli na taśmę klejącą i tertytkę. Trzyma się. Natomiast zupełnie uczciwie wiem, że w momencie, gdy zwiększa się ruch, ta strona stoi na dość chybotliwych nogach i muszę cały czas dbać o to, żeby ta przepływowość była zapewniona, co jest uciążliwe, bo ja nie jestem ekspertem, naprawdę. I jakby strasznie bym chciała, żeby ktoś o to zadbał, ale to wcale też nie jest łatwe znaleźć firmę, która
obsługiwałaby. Każdy chce mi przenosić to do WordPressa, gdzie ja nie chcę. Więc jest to problematyczne. I jedna rzecz dla każdego, kto myśli o tworzeniu strony, coś, o czym ja nie miałam bladego pojęcia. Jestem 1,5 roku użytkownikiem Shopify i w momencie, gdy teraz zaczęłam rozważać przejście na inną platformę, dowiedziałam się, że stracę wszystkie swoje historyczne dane na temat, dane o zamówieniach, dane klientów. Wszystko trzeba będzie ręcznie wprowadzić na nową platformę i początkowo po prostu będzie to niedostępne, co było dla mnie ogromnym szokiem. Kacper, jeżeli to jest inaczej, to mnie popraw, natomiast taką informację dostałam w momencie, gdy rozważałabym przejście chociażby do WordPressa czy do innej z polskich platform. Nie, Zasiu, to zawsze jest, już tak do słuchaczy naszych, tak się odniosę, że to zawsze jest jakby trudny wybór na początku, dlatego trochę to, co zrobiłaś i ta analiza na początku, wydaje mi się, że jakby wniosek wyciągnęłaś bardzo dobry, żeby zacząć od czegoś prostego na samym początku, co będziesz sama w stanie obsługiwać, żeby sobie po prostu zwalidować ten pomysł, który już zweryfikowałaś z poziomu jakby grupy na Facebooku. Wiesz, że masz klientki, wiesz, że twój produkt się jakby jest zainteresowanie zakupem, więc teraz sprawdźmy, jak to się będzie wszystko sprzedawało z poziomu jakby platformy internetowej, platformy sklepowej. No ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że my mocno jakby wierzymy w tą prostotę platform i to, że rozwiązania tego typu w dzisiejszych czasach muszą być jak najprostsze, ponieważ coraz więcej osób po prostu, nazwijmy to po prostu bez wiedzy technicznej, tak, bo często jakby biznesy, sprzedawcy prowadzą właśnie, którzy nie mają wiedzy takiej stricte technologicznej, jakby szukają platform, które będą w stanie totalnie te problemy techniczne gdzieś tam na drugi plan, wiecie, przenieść, żeby osoby takie jak ty, osoby, które mają jakiś fajny produkt, mają wizję, mają jakieś pomysły na swoją markę, że mogły skupić się na tym, na czym się znają najlepiej, czyli na tworzeniu produktów i na ich sprzedaży, tak żeby ta platforma była tylko dobrze działającym narzędziem, a nie czymś, nad czym się trzeba codziennie skupiać. No jak co działa, dlaczego tak, a nie inaczej. Dlatego wydaje mi się, że zaczęcie od czegoś prostego i walidowanie sobie teraz tego właśnie na platformie sklepowej jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że to jest taki kierunek, który najczęściej właśnie twórcy marek modowych, czy to też z innych branż, powinni traktować jako taki dobry pomysł na start. Tak, miejmy tylko na uwadze, że jest to strasznie stresujące dla tych, co zaczynają, nie mają o tym zielonego pojęcia za bardzo, poświęcają czas i energię i na przykład ja bardzo żałuję, że w Shopify nie było jasno powiedziane od początku, że będę miała problem z integracją polskich płatności, albo ja tego nie doczytałam, bo jak już odwaliłam tą kupę roboty, spędziłam te godziny na zbudowaniu i potem się dowiedziałam, że no ale nasze przelewy 24 na przykład nie mają wtyczki bezpośrednio i trzeba trochę się napracować z tym. To było. I to jest ta część mojej pracy, która nie jest moją ulubioną, naprawdę, bo jest bardzo konieczna i dotyka stricte już tego user experience i dla mnie niesamowicie istotnego tematu obsługi klienta, ale jednocześnie powoduje masę frustracji i totalne zagubienie, pochłania masę czasu. Więc dla mnie ta decyzja teraz, co robić, przenosić, zostawać, jest decyzją, którą odwlekam i zupełnie serio wolałabym po raz kolejny przechodzić przez egzaminy maturalne, a nie musieć podejmować tej decyzji. A jakie z twojej perspektywy, poza tą warstwą technologiczną jest, co jest z twojej perspektywy najważniejszym czynnikiem, który wpływa na sukces sklepu internetowego? Czy to właśnie z twojego doświadczenia, Asiu, czy to z perspektywy tego, jak rozmawiasz z innymi osobami z branży, czy jak obserwujesz sklepy, które odniosły sukces? Jakie są takie mierniki sukcesu, które warto uwzględnić właśnie przy ocenie sklepu internetowego, czy odniósł sukces, czy nie? Wiesz co, ja nie wiem, czy można mówić o sklepie internetowym, czy odniósł sukces, czy nie, bo sukces może odnieść marka, która stoi za sklepem. Natomiast, żeby sklep nie przeszkadzał w sukcesie, to przede wszystkim musi być szybki, czytelny i przejrzysty dla klienta. Nie może nastręczać problemów z tym, gdzie mam kliknąć i co mam zrobić i o Jezus, władowywuje mi się 5 minut filmik, który jeszcze odpala się od razu z muzyką, co jako shopoholik i osoba, która czynnie kupuje,
muszę przyznać, że doprowadza mnie po prostu do szewskiej pasji, bo ja chcę, wchodzę na stronę, podany produkt, chcę go kupić szybko i zakończyć proces, bądź przejrzeć opcję klarownie, łatwo i zakończyć proces. Naprawdę nie potrzebuję mieć 5-minutowego filmiku na początek, który mi się ładuje i ładuje i ładuje. A ostatnio trochę wpadamy w ten trend. A czy wy, drodzy słuchacze, macie jakieś może wasze perspektywy, możecie napisać na czacie i się podzielić ewentualnie, co uważacie, że jest największym czynnikiem sukcesu, który wpływa na sukces sklepu internetowego. Jestem ciekaw, czy wasza perspektywa jest również jakby podobna do tego, o czym mówi Asia, bo z tego, co czytam na czacie, to jest jakby na naszym webinarze sporo osób, które już mają swoje sklepy internetowe, które też zmagają się z różnymi problemami, czy technologicznymi, czy produktowymi, więc chętnie posłuchamy, żeby zebrać też taką, słuchajcie, bazę wiedzy od nas, tutaj od społeczności e-commerce'owej polskiej albo osób, które chcą założyć e-commerce, na temat tego, jakie mają największe potrzeby z perspektywy sklepu, albo co jest takim waszym, wiecie, największym pain pointem, jak to się mówi, branży. Ramki płatności. Także Agnieszka, możemy do kolejnego pytania przejść, a zobaczymy, co czasem tutaj się pojawi na czacie. Ja też dodam, że my bardzo często gdzieś tam widzimy takie trudności innych marek, które właśnie nie wiedzą, jaką platformę wybrać, nie wiedzą, co będzie dla nich najlepsze, szukają jakiegoś przejrzystego rozwiązania i widać te potrzeby właśnie upraszczania tego procesu na początku, bo tak jak Asia mówiłaś, to i tak jest bardzo stresujące. Otwieranie swojej własnej marki jest ogromnie stresujące. Jeżeli jeszcze platforma, na której chcesz podstawić sklep, która ma generować sprzedaż, stresuje cię dodatkowo, to potem właśnie wchodzimy w jakąś taką spiralę szukania najlepszych rozwiązań. Także ja też zachęcam do tego, żebyście przyjrzeli się Stores, bo tam prostota króluje. Natomiast rozmawiamy sobie tutaj o sukcesie, rozmawiamy o sukcesie sklepu internetowego, ale ja chciałabym troszeczkę zmienić temat i zapytać ciebie, Asiu, o sukces ogólnie, o jakieś takie twoje rozumienie sukcesu, dlatego że ty stoisz za swoją marką w 100%. Projektujesz, nadzorujesz produkcję, jesteś w kontakcie ze swoimi klientkami i jesteś też modelką na sesjach zdjęciowych, to ty prezentujesz taki sposób. I powiedz mi, jak to się przekłada na sprzedaż, na lojalność klientów, to, że ty stoisz za tą marką i że to ty jesteś twarzą Joes. Dobra, to ja zacznę od tego, czym jest sukces. Sukces jest tym, że wstajesz rano i czujesz ekscytację na to, co cię danego dnia czeka. I nieważne, jak ten dzień jest zawalony, bo dwie prace, nastolatka i sport to wystarczająco zadanie, jak na 24 godziny. Natomiast jak rano się budzisz, pijesz kawę pierwszą, którą dostarcza mąż i sobie myślisz, okej, to będzie ciężki, ale satysfakcjonujący dzień, to jest sukces. I tak tym jest dla mnie sukces. Joes, co jest dobre, niedobre, nie ma za zadanie utrzymywać mnie finansowo. To też zmienia perspektywę i pozwoliło mi na to, żeby zupełnie racjonalnie podejść do okej, inwestuję na początek i tu mówię otwarcie 3000 i więcej nie chcę zainwestować, bo nie mam, nie jestem gotowa na to, ale jak stracę te 3000, to nic się nie zadzieje i sprawdźmy, czy jestem w stanie coś z tego zrobić. Jestem człowiek tabelka, więc ja sobie wszystko rozpisałam, czego się spodziewam po tej marce, kiedy będzie punkt zwrotu, jakie działania powinny zostać podjęte. Z punktu widzenia biznesowego to wszystko zostało rozpisane. Natomiast o ironio, jako marketingowiec postanowiłam, że nie stworzę zamkniętej strategii dla marki. Pozwolę tej marce być tym, kim jestem ja. Skoro podpisuję się imieniem i poniekąd nazwiskiem pod marką, to ta marka musi być mną i ja się zmieniam. Ja mam latem inne nastawienie, inne potrzeby, zimą inne nastawienie, inne potrzeby. Oczywiście w fundamentach gdzieś jest to samo, natomiast nie będę wpisywać sobie stricte założenia używania tylko tej czcionki, publikowania tylko w ten sposób z takim presetem kolorystycznym i w tym klimacie siebie tylko trzymając, ponieważ
to mi się zmienia. Zmieniają mi się nastroje, zmieniają mi się humory, potrzeby. I ta marka zmienia się razem ze mną. I to też wydaje mi się, że pomaga mi budować zaufanie wśród moich klientek. Piękną sprawą jest to, piękną i bardzo ryzykowną, że moja społeczność jest faktycznie silnie social mediowa. To znaczy, jak patrzę na ruch na swojej stronie, to jest to ruch, który przychodzi z Instagrama bądź z Facebooka w ogromnej, 80%, nawet więcej. Co jasno wskazuje, że wszystkie działania, które prowadzę na social mediach, dają odzew w postaci tego, co się dzieje w sklepie. Kolekcje są limitowane, tych kimon nie ma szalenie dużo, ale wciąż mówimy o około łącznie 100-120 kimonach miesięcznie, co nie jest małą ilością dla mnie, bo ja to wszystko sama potem pakuję, a mój mąż składa do tego żurawie, więc to nie jest mało. I one faktycznie znikają dość szybko. Dziewczyny, z którymi rozmawiam, poświęcam czas i energię zawsze z każdą z dziewczyn, panów, którzy się odezwą, nawiążę rozmowę, spróbuję coś doradzić albo po prostu poopowiadać. To są dla mnie, nie patrzę na te osoby jak na klientki. To są ludzie, którzy mają podobne potrzeby jak ja i szukają podobnych rzeczy jak ja, więc trafili w moją przestrzeń, gdzie ja im mogę coś zaproponować. I dokładnie tak do tego podchodzę. Sukcesem dla mnie jest to, że dziewczyny wracają, kobiety wracają i mam powtarzające się nazwiska i poznałam masę fascynujących ludzi. Z wieloma z nich się zaprzyjaźniłam. Pozdrawiam Maję. Jest naprawdę dużo ciekawych ludzi, których można poznać dzięki temu, co się robi. I Agnieszka, jedno małe sprostowanie. To nie jest tak, że 100% za tą marką stoję ja, ponieważ stoi tutaj też trochę bardziej w cieniu, ale jest mój mąż, który mnie wspierał, żebym spróbowała, bo to nie takie proste, i składa też żurawie do zamówień. Jest Michał, który większość sesji wspiera, bądź Martyna. Są przyjaciele, jest moja córka, która pomaga tagować wszystkie produkty, bo to też trochę wysiłku. Więc tu trochę tych ludzi jest zaangażowanych. Ale Bogu dzięki umiem ich zaangażować na tyle, żeby byli zadowoleni, ja żebym miała pomóc, a oni czuli, że są potrzebni, więc to taki zdrowy balans. Pozdrawiamy w takim razie cały team. Tak, dokładnie. A czy to, że jestem twarzą, wpływa na zaufanie? Tak, ewidentnie, ponieważ raz próbowałam zmienić modelkę już sobie w pewnym momencie tej mojej kariery Joes, doszłam do punktu, w którym stwierdziłam, dobra, to ja bym chciała zainwestować w przepiękną Nicolę, makijażystkę, fryzjera. Ja tylko usiądę i z boku będę nadzorować. I to był taki moment, na który czekałam. No i się okazało, że klientki odpisywały pięknie, pięknie, ale my chcemy zobaczyć to na tobie. I dostałam tak olbrzymią ilość tych uwag, że usiadłam po paru dniach i sobie myślę, no dobra, no Joanna, no musisz zaakceptować, chcesz czy nie chcesz, a muszę przyznać, że sesje zdjęciowe nie są tym, co lubię najbardziej. Zawsze się stresuję i mnie to jakoś tak spina, ale potem sobie myślę, że po prostu będę chodzić w tej weftę, a Michał będzie musiał zrobić zdjęcia, bo nie lubię pozować, więc on musi w ruchu robić te zdjęcia. Ale wydaje mi się, że ta prawdziwość i to, że ja się dzielę tym i mówię otwarcie, że no, nie czuję się świetnie, bądź miałam kontuzję niedawno, rozmawiam z tego Instagrama, tak, to pomaga na zbudowanie zaufania. Pomaga w zbudowaniu zaufania. Jasne. Asia, ja cię chciałam jeszcze podpytać o właśnie jakiś taki strategiczny trik, ale powiedziałaś już na początku, że go nie masz, że nie założyłaś sobie żadnej strategii. Ale może jednak, coś na to powiem. Wiesz co, to brzmi strasznie klisze, ale trzeba być spójnym.
Ja nie jestem, tak jak mówiłam, ja nie jestem typem, który chodzi w sukienkach. Bardzo fajna historia zresztą. Nie jestem typem, który chodzi w sukienkach. Ja jednak jestem team spodnie, team kimono, t-shirt, trampki do tego, także w sposób niekonwencjonalny, że tak powiem. I w pewnym momencie miałam taką wizję, okej, ale w Polsce sprzedają się sukienki, zrobię sukienkę. Siedziałam, projektowałam, namęczyłam się, zaprojektowałam, mam cudowną szwalnię, która wzięła mój projekt, zrobiliśmy wykroje, uszyliśmy, zrobiłam nawet jej zajawki, że sukienka, po czym usiadłam i stwierdziłam, no nie, to nie jestem ja, to nie jest prawdziwe, to się rozkleja, to już jest czysto komercyjny krok, który nie gra, który zaczyna trzeszczeć, wprowadza piasek w zębatki. No nie, to nie ma być komercyjne. Więc odstąpiłam. Bardzo często też słyszę, żeby kimona pokazywać bardziej zwiewnie kobieco, właśnie jako sukienki, że przecież da się nosić, dlaczego nie wykorzystuję i nie pokazuję jako sukienki. Ponieważ ja taka nie jestem, ja nie chodzę w sukienkach, więc na mnie te kimona są często rozwiane, mocne, do bardziej odważnych stylówek dobrane. I chyba coś, co myślałam, że będzie słabym punktem, okazało się siłą tej marki. To, że ona zostaje prawdziwa i spójna z tym, kim ja jestem. Jak ktoś mnie spotka na ulicy, to spotka taką mnie. Więc, no chyba, że wracam z treningu, to spotka mnie w magnezji, ale to wciąż będę ja. I ja nie mam oporów przed mówieniem o tym, że to są te moje dwa wilki, dwa światy na tej marce i spędzam czas na social mediach. Coś, za co moja rodzina mnie goni. Codziennie rano, rytuał, kawa i social media. To jest czas, którym muszę poświęcić mojej marce. To jest czas, którym ja wiem, że należy pokazać coś ciekawego, coś interesującego, przypomnieć o sobie, przypomnieć o tym, co będzie, odpowiedzieć na pytania, wejść w interakcję, ale trzeba ten czas poświęcić. I tak jak myślałam, że to będzie 15 minut w ciągu dnia, to nie jest 15 minut w ciągu dnia. Dla każdego, kto chce zacząć, jak słyszycie, że wystarczy 15 minut, nie, nie wystarczy. No właśnie, i to jest dobry moment chyba, żeby zapytać o to, o kanały sprzedaży tak naprawdę, bo też widzę, że to pytanie się pojawiło na czacie, więc to jest coś, co chyba wszystkich tu bardzo interesuje, bo wspominałaś, że u ciebie właśnie media społecznościowe to jest taki jeden z takich kluczowych kanałów sprzedaży, ale może opowiedz trochę tak ogólnie o całości, jakie kanały sprzedaży stosujesz, jakie ze sobą integrujesz, jak sprawia, że to doświadczenie klientów, klientek jest jakby takie, jakie sobie wyobrażasz, takie, jakie chcesz, żeby było po prostu, kiedy wchodzą w interakcję z twoim sklepem, z twoją marką, z tobą i z twoim produktem. Wiesz, ze względu na to, że wszystko robię, no 80% rzeczy robię sama z pomocą wcześniej wspomnianych. Musiałam też wybrać i ograniczyć, przez które kanały głównie będę się komunikować i które uznam za główną platformę i co za tym też idzie za główny kanał wpływający na sprzedaż. Ja nie powiem, że Instagram jest moim kanałem sprzedażowym, natomiast jest kanałem, z którego najwięcej osób odwiedza potem stronę. Strona jest zintegrowana oczywiście zarówno ze sklepem instagramowym, jak i facebookowym. Natomiast 60% z tego wszystkiego, co jest, nawet więcej, myślę, że jest ponad 70%, to są sprzedaże, które następują przez Instagrama, czyli z Instagrama, z otagowanego produktu, wejście do sklepu instagramowego i potem odwiedzenie strony bezpośrednio. Ja uwielbiam czytać analizy i co dwa tygodnie spędzam masę czasu. Przepraszam za hałasy, ale sąsiedzi postanowili się uaktywnić. Natomiast najwięcej czasu, energii i ruchu pochodzi faktycznie z Instagrama, co ma swoje plusy i minusy, bo łatwo wybudować ruch instagramowy i łatwo jest, łatwo jak łatwo, jest to robialne.
na pewno dużo tańsze niż inwestycja w pay-per-click i długoterminowe SEO i obecność w Google. Natomiast ostatnie zmiany Instagrama i ostatnie ruchy Facebook i Instagram wpłynęły na znaczne ograniczenie zasięgów, co było widoczne mocno. A do pytania, w jaki sposób je integruję, nie wiem. Coś poklikałam i Shopify sam się zintegrował zarówno z Instagramem i z Facebookiem. Przepraszam, naprawdę nie wiem. No, po prostu się zadziała magia. Kliknęłaś i się zrobiło. Że, tak, że jest tak. Okay. No ja mam, tak mam mówić, że głupi ma szczęście. Chciałem ci aż właśnie narzędzia. Ale dobre platformy tak powinny działać, że to jest kwestia czasami kliknięcia, połączenia, wpisania jakiegoś hasła, czy zalogowania się do innej platformy i połączenia tego sklepu z jakimś innym narzędziem, które umożliwia, tak jak opowiedziałaś, właśnie tak naprawdę realizowanie tylko tego obszaru, którym jesteś dobra, na którym się znasz, a zostawienia tej kwestii technicznej technikaliom, jakby narzędzi, które ze sobą rozmawiają pod spodem i dostarczają ci to rozwiązanie, które finalnie jakby ty oczekujesz i twoi klienci potrzebują. No właśnie, bo ja tak chciałem ciebie trochę o te narzędzia podpytać, Asiu, bo jakby ten Instagram to jest jakby jedno z nich, oczywiście platforma sklepowa, ale czy w ogóle korzystasz z jakichś jeszcze innych narzędzi, które by ułatwiały na przykład jakieś zarządzanie bazami klientów, którzy u ciebie kupują, czy do tego, żeby kontaktować się regularnie i regularnie z klientami, już którzy kupili od ciebie twoje kimona, czy masz jakieś w ogóle takie narzędzia, które pomagają ci utrzymać zaangażowanie twoich klientek, czy w jakiś inny sposób może to realizujesz? Jestem okropna pod tym względem, ponieważ od 4 miesięcy planuję odpalenie newslettera i komunikacji mailowej z klientkami. Dziewczyny oraz panowie, logując się na stronie, dokonując zakupów, oczywiście wyrażają zgody na przetwarzanie danych, więc ta baza zdatna do komunikacji mi już urosła na tyle, że mogę się spokojnie zająć tym. Niemniej trochę czasu mi brakuje na to i przyznam, że dla mnie głównym narzędziem komunikacji jest Instagram i to jest moja tuba informacyjna o nowych kolekcjach, która 13 się będzie pojawiała, o jakichś powrotach poszczególnych egzemplarzy, o tkaninach. To wszystko idzie przez komunikację instagramową. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ograniczam ten zasięg. Ale to jest chyba to, że póki nie zwiększę wolumenu sprzedaży i produkcji, a na to w tej chwili nie ma przestrzeni u mnie i nie ma zgody jakby na to, żeby JOS urosł w ilości. To, co te kanały, które wybrałam, są zupełnie wystarczające. To znaczy w momencie, kiedy sprzedaje mi się około 80-90% kolekcji, nie ma potrzeby, żeby szukać innych rozwiązań. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Jeżeli mamy tutaj właścicieli marek modowych z nami dzisiaj, to ja też bardzo chętnie bym się dowiedziała, jak wy do tego podchodzicie i jak budujecie swoje bazy klientów i od czego tak naprawdę zaczynacie i jak traktujecie Instagram. Dajcie nam też znać na czacie. Kacper, oddaję ci głos. Tak, zastanawiałem się jeszcze, wiesz co, czy mówiłeś, że mierzysz ruch na swoim sklepie, więc podejrzewam, że do tego wykorzystujesz przede wszystkim jakby Google Analytics i jakby takie najważniejsze nasze narzędzie wszystkich, którzy prowadzą jakikolwiek biznes w internecie, ale czy z tych jakby całego zestawu narzędzi jest coś jeszcze, co na przykład byś chciała wdrożyć albo już wdrożyłaś i może z tego korzystasz, co byś mogła tutaj, wiesz, tak wszystkim opowiedzieć o tym, że na przykład to jest fajne, że to warto wykorzystać w swoim sklepie, warto się nad tym trochę bardziej pochylić. Mówisz o tej integracji z Instagramem i w ogóle wykorzystywania mediów społecznościowych jako takiego głównego kanału komunikacji. To jest na pewno super, bo to jest narzędzie, które jest to miejsce, gdzie naturalnie my wszyscy przebywamy, zwłaszcza na Instagramie, tam jakby lubimy oglądać ładne produkty, lubimy wchodzić w interakcje z markami, a tak zastanawiam się z tej strony takiego sklepu internetowego. Czy coś jeszcze może takiego masz do jakiejś automatyzacji może? Mówisz, że nie masz jeszcze newslettera, zastanawiasz się nad tym, czy go wdrożyć. Tutaj na przykład Ela napisała na czacie, że też planujemy w najbliższym czasie, więc podejrzewam, że to też nie jest takie dla wszystkich łatwe to wdrożenie tego newslettera i zapanowanie jakby nad tymi danymi osobowymi, które się pozyskuje w trakcie jakby prowadzenia sprzedaży. Ale czy coś jeszcze może takiego masz gdzieś w głowie, co,
Co mogłabyś polecić jako takie narzędzie, jako taki mus na start, jak się uruchamia własny sklep internetowy? Jeszcze do tego newslettera nawiążę, że to chyba nawet nie jest tyle techniczne ograniczenie, co newsletter zobowiązuje do tego, żeby mieć jednak coś do powiedzenia i zachować pewną ciągłość. Nie można wysłać jednego newslettera, a potem o tym zapomnieć na rok, tylko trzeba wdrożyć już pewien plan działania i się go trzymać. I chyba to jest powód, dla którego cały czas gdzieś się wzbraniam. A co do tego, jakie inne rozwiązania, żyjemy w dobie e-commerce. Ilość osób, które kupuje i które potem zwraca, jest coraz większa, zarówno w Europie, nie tylko w Polsce. I to mówimy o 40% zakupionych ubrań, które są zwracane. Ja mam to szczęście, że zwrotów jest bardzo mało. Niemniej chciałabym zintegrować i zrobić szybkie zwroty, ułatwić ten proces zwrotów. I to jest coś, co mam na swoim to-do list razem z kilkoma poprawkami językowych wersji strony. Bardzo ważne jest sprawdzić, czy rozwiązanie, które wybierzecie, ma możliwość szybkiego tłumaczenia strony. Shopify pod tym względem zapewnia świetne aplikacje do szybkiego tłumaczenia, mimo tego, że angielski jest moim językiem prawie że codziennego użytku 24 na dobę. To jest to ogromne ułatwienie, jak nie muszę rozkminiać. A chociaż ostatnio poszłam w ogóle w drugą stronę, bo napisałam tekst po angielsku i dopiero potem się zorientowałam, więc Shopify mi go przetłumaczył na polski. Ale takie proste rzeczy ułatwiają życie, więc sprawdzenie, czy jest możliwość tłumaczenia, sprawdzenie, czy jest możliwość podpięcia walut. To są te rzeczy, o których trzeba zdecydowanie pamiętać, myśląc o założeniu sklepu, bo nie można myśleć o sklepie tylko ograniczając się, przecież to jest na Polskę. W dzisiejszych czasach to naprawdę już tak nie działa, nie powinno działać, nie powinniśmy z takim nastawieniem podchodzić, nawet jeżeli nie będziemy prowadzić działań marketingowych do innych krajów, to Polacy również są za granicą i chcą kupować i trzeba im to ułatwić. Więc bramki płatności, szybkie konwersje walutowe, językowe wersje. Udało mi się ostatnio językowe wersje i konwersje walutowe wprowadzić, ale wciąż chciałabym, żeby to było trochę bardziej przejrzyste i ładniejsze, więc to też coś, nad czym będę pracować. I coś, co zdziwiłam się, że jest tak często używane przez moje klientki, to jest opcja czatu. Oczywiście włączając opcję czatu musimy pamiętać, że musimy być dostępni pod tym czatem, bo jako użytkownik to, co sama idąc na jakąkolwiek stronę i używając czatu, to co najbardziej doprowadza mnie do szału, to zadanie pytania przez czat, a potem 5 godzin ciszy. Więc każdy, kto chce założyć czat, musi pamiętać, że jest to miecz odsieczny i oznacza to, że trzeba wtedy w tych godzinach funkcjonowania faktycznie być dostępnym. I odpowiadać szybko. I to też jest jedna z rzeczy, która chyba zwiększa przywiązanie i to, że klientki powracają, to, że ja szybko reaguję i szybko odpowiadam i staram się do każdego wrócić i z każdym porozmawiać. Tak zastanawiam się, mówiłaś o tych tematach jeszcze takich marketingowych stricte. Czy korzystałaś kiedyś z jakiejś współpracy z jakimiś influencerami? Czy ty jesteś tym influencerem, który jakby jest twarzą zarówno i jakby twórczynią tej marki? Bo to jest takie narzędzie, które jest teraz, zwłaszcza w takich branżach, że tak powiem, ładnych, tak grupując to wszystko, często wykorzystywane jako jeden z takich skuteczniejszych kanałów właśnie pozyskiwania pierwszych klientów. Czy próbowałaś może czegoś takiego? Wiesz co, influencer marketing jest faktycznie jednym z nadal bardzo silnych trendów e-commerce i na pewno jest czymś, do czego należałoby podejść z rozwagą, ale dużym zainteresowaniem również. Ja osobiście mam
Mam z tym mały problem. Jestem człowiekiem lat 80. Dla mnie influencerzy są dużym znakiem zapytania. Oczywiście, że jest kilka osób, które strasznie chciałam, żeby kiedyś wystąpiły w moim kimonie i udało mi się. I jedną z tych osób jest Harel, której blog czytałam jeszcze jako 20-latka. I kilka innych osób, które kupiły w sumie te kimono ode mnie, więc to chyba się nie liczy w kategorii influencingu. Natomiast ja nie mogę się zdecydować, kogo miałabym wybrać, więc jak to nie ruszyło. I to nie jest związane z moim zadufaniem bądź wyobrażeniem, że to musi być ktoś wyjątkowy do mojej marki. Tylko ja naprawdę sama osobiście nie śledzę za bardzo influencerów, więc jest mi ciężko wybrać kogoś. Chyba nie pomogłam dla tych, co by chcieli, ale to jest zdecydowanie trend i wiem, że e-commerce influencerami stoi. Tak jak ostatnio również czytałam raport, że jednym z wymaganych narzędzi jest TikTok i w świecie fashion, mimo tego, że moja grupa odbiorcza, bo przecież należy sprecyzować grupę odbiorczą i to drodzy przyszli bądź obecni producenci, projektanci, naprawdę trzeba mieć na uwadze i być spójnym, pamiętać, kto jest twoją grupą odbiorczą i do nich komunikować, do nich projektować i nie rozklejać się i nie rozmieniać się na drobne. I mimo mojej grupy, która jest jednak wiekowo zaawansowana, bo to jest moja grupa wiekowa, i po prostu bezczelnie stanęłam przed lustrem i stwierdziłam, że jestem moim idealnym klientem, po prostu. I opisałam sobie siebie i mimo wszystko zostało mi rekomendowane, że no, TikTok powinien być, bo to są zasięgi. I żeby zwiększyć zasięgi, powinnaś wejść w TikToka. I przyznam, że mam z tym jeszcze zgrzyt i nie podjęłam decyzji, co z tym zrobić. To ja jako strateżka powiem ci, że jesteś tam, gdzie jest twoja grupa docelowa, także jeżeli na TikToku nie ma twojej grupy docelowej, nie martw się. Asia, coraz więcej jest nas, 40-latków na TikToku, co jest dla mnie zaskoczeniem, ale z drugiej strony może nie wiem wszystkiego. Możemy o tym porozmawiać potem na spokojnie. Asia, okej, to rozmawiamy sobie tutaj o influencerach, ale też padło pytanie na czacie o to, jak się reklamujesz. Co robisz, żeby twoje produkty trafiały tam, gdzie powinny trafiać? Czy to jest tylko Instagram, czy jakieś jeszcze narzędzia reklamowe wykorzystujesz? Może tutaj coś podpowiesz. To nie była dobra ścieżka, którą obrałam. Trochę na zasadzie prób i błędów. Uczyłam się przez posty sponsorowane na Instagramie. Dopiero niedawno odpaliłam ad managera i wrzuciłam reklamy, którymi teraz powoli zaczynam się bawić, bo to naprawdę coś z cyklu niedawno, czyli 2 tygodnie, więc zbieram dopiero dane, które pozwolą mi na lepsze poustawianie tych reklam, karuzeli produktowych, grup odbiorczych, budżetów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, przez ostatnie 1,5 roku posty sponsorowane i tutaj nie jest to chwalebne. Wiem, że jako marketingowiec powinnam się zapaść pod ziemię za te posty sponsorowane. Dlaczego one są takim najsłabszym z możliwych rozwiązań? Ponieważ w gruncie rzeczy dają dość małą możliwość sterowania dotarciem i analizy potem tego dotarcia. To wszystko, niby tam ładnie wygląda na tych obrazkach i dashboardach kołowych i w ogóle, ale mało da się wyciągnąć na przyszłość z tych postów sponsorowanych, więc jak tylko możecie, jesteście gotowi, to warto zainwestować już w reklamy przez AdWords i skorzystać nie tylko z posta sponsorowanego, ale również z remarketingu, z innych narzędzi, które są już bardziej włączone w funkcjonalność. Ale to jest super, co mówisz, Asia, bo tak naprawdę to są jakieś lekcje, które
odrobiłaś i teraz możesz się podzielić tymi przemyśleniami, że być może jak ktoś zaczyna, to być może najlepszym pomysłem nie jest właśnie zaczynanie od postów sponsorowanych w przyszłości, nie, tylko zapoznanie się może z menadżerem reklam i zrobienie tego w trochę inny sposób, tak? Tak, więc jakby, tak. Marketing to testy, sprawdzanie i weryfikowanie często różnych hipotez i sprawdzanie, czy one działają, prawda? Tak, i słuchajcie, to chyba jest właśnie to clue, bo na sukcesie jeszcze nikt się niczego nie nauczył. Nauczysz się przez to, że się potykasz i idziesz dalej. Więc a żeby się potykać, trzeba iść dalej. A żeby iść dalej, trzeba po prostu próbować innych ścieżek. I trochę na tym też polega ta, w cudzysłowie, zabawa ze swoją marką, że robisz pierwszy krok, potem zaczynasz iść, potykasz się i próbujesz sobie wybrać, gdzieś poprawić, spróbować czegoś innego, taki cały czas AB test, cały czas porównujesz różne możliwości. Natomiast jeszcze jedna taka myśl, która mi przyszła, ostatnio obserwuję, co się dzieje i bardzo dużo marek z tych AB testów robi, przerzuca odpowiedzialność wręcz na klientów, cały czas wrzucając różnego rodzaju ankiety. A którą ty byś wolał, żebyśmy zrobili? Czy zrobić w takim kolorze, czy w takim? Czy bluzkę zrobić taką, czy taką? A czy byś wolał sukienkę krótką, czy długą? Fajnie, tylko że to jest przenoszenie odpowiedzialności na klienta. Ja potem z tą marką mam takie zawsze moje wewnętrzne, czyli oni nie do końca wiedzą, co robią, tylko robią to, co wiedzą, że się sprzeda. Joe West stoi trochę w opozycji, to znaczy bardzo sobie szanuję zdanie klientek, natomiast wszystkie moje klientki wiedzą, że mimo tego, że mi powiedzą, o Jezu, ja bardzo bym chciała to kimono w midi wydaniu albo w krótkim, a nie długim, jest okej, ale ono zostało uszyte tak. Joe West jest moją wizją, którą mam nadzieję zarazić ludzi i przekonać, żeby wybrali to, co ja im proponuję, a nie proponować im tego, co oni sami by chcieli. I dlatego ważne jest, jak tworzycie swoją markę, przemyśleć i stać na stanowisku: mój wybór jest dobry, mimo tego, że czasem się potkniemy, czasem nie zostanie on zaakceptowany tak, jakbyśmy chcieli, nie zawsze będzie pasował, ale dzięki temu stworzycie zaufanie, że wasza marka jest dokładnie tym, co wy chcecie i czym miała być, a nie tylko komercyjnym sposobem na sprzedanie większej ilości sukienek, dajmy na to. Super. I myślę, że możemy teraz przejść, Asiu, do pytań z czata, bo na końcu chcieliśmy zapytać się o jakieś takie, wiesz, top 5 rad dla osób chcących ruszyć ze swoim biznesem modowym i zacząć sprzedawać online, ale zanim do tego przejdziemy, myślę, że kilka pytań warto tutaj jakby poruszyć na naszym spotkaniu. Zaczynając może od góry, tak chronologicznie, jest pytanie odnośnie jakby produktu twojego. Ile mniej więcej metrów dostajesz takiej tkaniny z jednego koloru z odzysku? Jak reagują na to szwalnie? Mam jedną szwalnię, jest to bardzo rodzinny biznes, który się składa z 3 osób, więc to jest naprawdę mikro szwalnia i staram się już nie brać mniej niż 30, nie więcej niż 50 metrów, więc to jest na ogół w tym zakresie. I reaguje, szwalnia moja reaguje bardzo dobrze. Oni od początku przyszłam do nich mówiąc, że słuchajcie, to będzie zawsze produkcja między 6 a 16 kimon. Więcej nie będziemy robić. I jest tych modeli w każdej z takich mini kolekcji 6, 8. I jakby doskonale wiemy, ja przygotowywałam wykroje, one są ponumerowane. Zostali przygotowani od początku. Tutaj kolejne pytanie od Emilia na temat tego, jak promujesz swoje produkty, jak robisz marketing, ale to myślę, że już odpowiedziałaś. Później jest pytanie na temat konstruktora. Czy masz konstruktora, czy może sama wykonujesz wszystkie projekty? Sama robię projekty, to jest wyniesione z domu. Dziękuję, mamo. I kimona nie są konstrukcyjnie szalenie ciężkie. Tutaj precyzja wykonania jest znacznie ważniejsza niż wykrój. Ostatnio również wprowadziłam spodnie. Tu z wykrojem była trochę większa zabawa, ale udało się. Mam, tak jak mówiłam, świetną szwalnię, współpracujemy, konstruktora brak. Tu było takie pytanie, które pojawiło się w momencie, kiedy opowiadałaś o czacie. Czy kiedy jesteś na przykład na urlopie, to odpuszczasz sobie odpowiadanie na czacie i Instagramie? Mm-mm. Doprowadzam do szału wszystkich. Ja non-stop pracuję.
Ostatnio byliśmy na wielowyciągu wspinaczkowym, czyli wchodziliśmy na bardzo wysoką górę i w połowie robiliśmy przerwę, bo ja odpowiadałam klientce wisząc na linie 120 metrów nad ziemią, więc tak, tu jest pewien poziom dedykacji. Okej, okay. Kolejne pytanie odnośnie samego Instagrama. Jak zatem udało ci się samej rozhulać Instagrama? Poszło. Znaczy, ja pamiętam, jak świętowałam pierwsze 500 followersów i pierwszy 1000, co szło bardzo długo. A szczerze powiedziawszy, następne w jakimś zawrotnym tempie poszło i to bardzo dużo przez rekomendacje. To znaczy, moje klientki wrzucają swoje zdjęcia w kimonach, ja to zawsze szeruję. Wrzucam dosyć siebie na story. Przepraszam za wrzutki po angielsku, ale chyba tego nie da się po polsku mówić. I to zwiększa też zasięgi i wiem, że dzięki temu potem wrzucanie rolek, bycie systematycznym w tym, też wpłynęło na to, że efekt kamyczka w wodzie, coraz więcej osób widziało, coraz więcej osób zainteresowanych przychodziło zobaczyć, co jest jeszcze. Tu jest takie pytanie, Jagoda pyta, czy jesteś, Asiu, zadowolona ze swojej sprzedaży? Czy traktujesz tę markę osobistą bardziej jako hobby? Tak, to jest hobby. Jestem zadowolona ze sprzedaży, bardzo. Jest dla mnie cały czas zaskoczeniem. Nie jestem zadowolona z siebie, jak rzeczy, które zaprojektuję, nie są dobrze przyjmowane, ale to jest normalne i powoli się tego uczę, że no, bywa. Niedawno słyszałam bardzo fajny webinar Paprocki, Brzozowski i bardzo mi się spodobało to, co oni powiedzieli, że są mistrzami drugiego dotyku i rzeczy, które się nie sprzedają, po prostu ściągają, dają im drugie życie, zmieniają kolor, formę, skracają, dodają coś i wrzucają potem w następnym dropie. Ja mam taką historię z dwoma rzeczami i zaczynam ciepło myśleć, że może też spróbuję. Wprawdzie to są małe ilości, ale dlaczego nie spróbować? To będzie coś nowego. Tutaj Ela pyta o to, w jaki sposób znalazłaś taką mikroszwalnię do produkcji swoich kimon. Google Search, jeździłam, rozmawiałam, szukałam, zanim znalazłam ich, przeszłam przez 5 innych szwalni i 2 krawcowe. No i tu zaklikało, była miłość. Okej, okay, czyli wytrwałość i duża ilość. Trzeba pojechać, trzeba sprawdzić, trzeba pokazać, poprosić o zaprezentowanie i to naprawdę od razu czuć rozmowę. Zresztą oni się czują też trochę rodzicami chrzestnymi całej marki, więc to trochę pomaga, bo jak coś trzeba pilnie, szybko, to zawsze pomogą, bo naprawdę śledzą, sami są zaangażowani, śledzą zawsze, obserwują, jak są sesje, to przeżywają, więc to jest mega miłe. Tu jeszcze takie są pytania, które się powtarzają. Już trochę sobie na nie odpowiedzieliśmy częściowo. Wspominałaś o strategii marketingowej. Tutaj bardzo dużo o to osób pyta. Wspominałaś o Instagramie, wspominałaś jakby o tej komunikacji na czacie z klientami. Mówiłaś o budowie własnego brandingu. Tak staram się zebrać wszystko jak całość. Tutaj jeszcze Anna pyta na temat w ogóle innych strategii pozyskiwania nowych klientów czy widoczności marki w wyszukiwarkach. Czy jakieś działania właśnie z obszaru SEO, czy z obszaru jakichś takich działań brandingowych realizowałaś? Czy to jest na razie jakby to, co podsumowałem, czy to jest jakby wszystko, co na razie robisz, a to, o czym teraz wspomniałem, czy to jest jakiś kolejny etap? Jak tego, żeby tak zebrać taką pigułkę na koniec, wiesz, okay, żeby to adresować jakoś. Dobra, to co powiedziałeś, to jest to, co robię, do tego dochodzi również stricte wizerunkowa obecność w swojej namysie i 3, czyli fizyczne umieszczenie gdzieś kimona, gdzie można przyjść zobaczyć, oraz w Muzeum Manga w Krakowie. Muzeum Sztuki Japońskiej, straszny komplement, że chcieli moje kimona. Natomiast to są główne rzeczy, o których wspomniałeś, czyli systematyczność postów instagramowych i prowadzenie tego bardzo personalnie, czyli nie próbowanie udawania światowej marki, bycie sobą w tym wszystkim. Nie rozpisuję sobie terminarza wrzucanych postów, ponieważ wtedy
zawsze mam wrażenie, że to wychodzi jakoś dziwnie sztucznie. Nie robię postów ustawianych, scheduled, planowanych, ze względu na to, że potem nie daj Bóg, że ktoś coś pisze, a jednak warto odpisywać szybko, więc potem jak wrzucam, jestem obecna. To jest kupę czasu poświęconego na social media i interakcja z klientkami, zdobywanie ich zdjęć, zachęcanie ich do pokazywania się w kimonach, zachęcanie ich do pokazywania produktu. Word of mouth to jest jednym z najsilniejszych nośników do budowy zaufania. Mam nadzieję, że to zaadresowało te potrzeby. Nie, to widziałam pytanie, czy to jest hobby. Tak, ta marka jest moim hobby. Czy to jest sposób na zarabianie na chleb? Tak, mógłby być sposobem na zarabianie na chleb. Nie zdecyduję się na ten krok, ponieważ w gruncie rzeczy lubię swoją zawodową pracę również i trochę jestem jak ten osiołek, co stoi przed dwoma żłobami i się zastanawia, z którego jeść. Natomiast JOS jest na tyle silny już, że mógłby być jedynym źródłem utrzymania, natomiast wymagałby zeskalowania, czyli wejścia w większą ilość produkcyjną i wykorzystania potencjału marki, ponieważ w momencie, kiedy sprzedaje wam się nawet to 60% z tego, co wrzucacie, jest to sygnał, że macie potencjał, żeby urosnąć o kolejnych klientów. W momencie, gdy chcecie urosnąć o kolejnych klientów, należy zwiększyć ilości produkcyjne. Ja nie jestem na to gotowa, ani jeżeli chodzi o możliwości przerobowe szwalni, ani jeżeli chodzi o możliwości pozyskiwania tkanin, ani jeżeli chodzi o możliwości logistyki potem domowej. Więc zostawiam JOS na poziomie, jaki jest, bez rośnięcia dalej. Super, ważne, że tą decyzję jakby świadomie podejmujesz. Tak. I być może za jakiś czas będziesz chciała tą markę rozwinąć bardziej, prawda? Nie wiemy, co tam przyszłość przyniesie, ale bardzo jest to fajna historia i mi się to podoba, że nie zawsze rozmawiając o e-commerce, trzeba rozmawiać o e-commerce w kontekście jednego źródła utrzymania, nie? Że w dzisiejszych czasach łatwość uruchomienia sklepu internetowego, czy zweryfikowania swojego pomysłu za pomocą mediów społecznościowych, czy takich grup jak polskie marki modowe na przykład, czy Instagramów, daje tak naprawdę nam wszystkim chcącym robić coś w internecie możliwość sprawdzenia swojego pomysłu i zwalidowania go w miarę szybko. I jeżeli on zatrybi, jak to się kolokwialnie mówi, tak jak w przypadku jakby twojego produktu, to my tak naprawdę finalnie podejmujemy później decyzję, czy chcemy w to wchodzić na 100%, czy traktujemy to jako hobby, czy traktujemy to jako dodatkowe źródło dochodów, i każda z tych opcji jest tak naprawdę super, zwłaszcza jeżeli jest też zgodna jakby z tym, jaką my mamy wizję na siebie, na nasze życie i na nasze linie, że tak powiem, przychodowe w tym, co robimy na co dzień. Wiesz, dla mnie najważniejsze jest obserwacja i przemyślenie po tym, co mówisz. Tak, takie pytania, że na czacie też się pojawiają jakieś właśnie takie też pytania na temat tego, czy to jest jakby full-time job, czy to jest właśnie pasja, a prawda jest taka, że jakby dwie są okej, okay, nie? Że można robić e-commerce jako pasję, jako dodatek do czegoś, co robimy w innym miejscu i też jakby dzielić się z tym przemyśleniami i doświadczeniem. Prawda jest taka, że to nie ma znaczenia, czy to jest full-time job, czy pasja, bo jedno i drugie zajmuje dokładnie tyle samo czasu i energii od ciebie. Stres związany z kwestią finansową oczywiście, że jest. I ja sobie po prostu zniwelowałam ten stres, wiedząc, że tak długo jak JOS po prostu zarobi na te 3000 pierwsze, które wrzuciłam, to już jest to biznes, który jest na plusie. Jest to duża swoboda psychiczna, ale jest to swoboda psychiczna. Nie zmienia to tego, że muszę spędzić 10 godzin tygodniowo na wyborze tkanin, że muszę spędzić 6 godzin w szwalni, że muszę spędzić 3 godziny dziennie w social mediach, że muszę odpowiadać klientom, zarządzać sklepem, rozliczać się finansowo, dbać o księgowość i odpowiednie nasze regulacje prawne, to oddzielna historia. To wszystko jest dalej obecne i to, że moją pasją są kimona, to nie zmienia faktu, że traktuję to bardzo poważnie. Więc uważałabym z rozdzielaniem, ponieważ w gruncie rzeczy ilość pracy jest ta sama. Okej, nie mam stresu psychicznego,
ale to nie zmienia faktu, że ta ilość pracy jest dokładnie taka sama. Jasne, ja myślę, Asia, też, że twoja historia jest na tyle inspirująca dla małych biznesów, dla małych marek, dla twórców, którzy chcieliby wyjść ze swoim produktem. Myślę, że podzieliłaś się tutaj bardzo ważnymi insightami na temat tworzenia marki od podstaw, na temat inwestowania na początku mniejszych kwot, inwestowania mniejszych zasobów i ludzkich, i czasowych, ale też takiego stopniowego budowania tej marki i dojścia do celu. Myślę, że cały czas jeszcze jednak jesteś na drodze do pewnie do wielu celów w tej marce, ale takiego stopniowego budowania i swojej pozycji, i zaufania klientów, i testowania przede wszystkim różnych rozwiązań, i też wykorzystywania tych, które ci się sprawdzają, bo też budowanie biznesu w e-commerce nie oznacza wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi naraz, prawda? To jest też jakaś droga. Pewnie się ze mną zgodzisz, że to jest też jakaś droga, to jest testowanie, to jest dostosowywanie narzędzi do siebie. I ja myślę, że opowiedziałaś nam tutaj właśnie dzisiaj dużo na ten temat. Budujesz ten biznes i to jest cały czas jednak świeża marka, budujesz ten biznes, masz swoje plany, masz swoją wizję i jesteś w tym konsekwentna. Także to jest na pewno bardzo inspirująca historia dla każdego, kto chciałby zacząć. Kasper, czy masz jeszcze jakieś dwa zdania podsumowania, zanim oddamy na sam koniec głos Asi, na ostatnie zdanie? Wiecie co, już jesteśmy, widzę, mocno po czasie, też jakby, więc myślę, że też na wszystkie pytania, my sobie te wszystkie pytania zanotowaliśmy tutaj, jest z nami też jakby Łukasz Badziak, który jest odpowiedzialny właśnie za treści, które tworzymy w ramach naszego produktu Stars, o którym wspominaliśmy, także my te pytania sobie wszystkie, wiecie co, notujemy i na podstawie tych pytań planujemy sobie nowe treści, które będziemy dla Was tworzyć, także jakby jeżeli te pytania będą się tam wielokrotnie powtarzały, to myślę, że na naszych blogach, w naszych social mediach będziecie mogli liczyć na to, że odpowiedzi na te pytania w taki bardziej jakby ustrukturyzowany sposób w formie wpisu blogowego będą się pojawiały u nas i będziecie mogli tą wiedzę gdzieś tam dodatkowo sobie uzupełnić po tym, co opowiadała Asia. Więc jakby Aga, oddam Tobie głos na to jakby ostatnie pytanie podsumowujące nasze spotkanie dzisiejsze. Asia, okej, jedna złota rada dla osób wchodzących w świat e-commerce, w świecie mody. Odpalcie Excela. I naprawdę, jakby mieliście na szczęście, jeżeli chodzi o zaplanowanie pierwszych kroków, musicie znać swój plan budżetowy i musicie wiedzieć, ile to was będzie kosztować. I to jest ważny początek. I wiedzieć, ile możecie zainwestować, ile możecie stracić z tego. Super. Tu Angelika napisała jeszcze, dziękuję bardzo za świetnie i bardzo szczerze opowiedzianą historię marki, gratuluję jeszcze dalszych sukcesów i wiecie, to jest takie trochę podsumowanie tego, co chcemy w tej serii webinarów osiągnąć. Chcemy pokazać właśnie szczere i ciekawe historie fajnych polskich marek, które radzą sobie bardzo fajnie w e-commerce. Jak usłyszeliśmy dzisiaj, dla każdego radzą sobie bardzo fajnie i sukces w e-commerce jest inaczej zdefiniowany i to jest też super, że tyle ile marek, tyle ile... Przepraszam. Tak? Różne oblicza e-commerce tak naprawdę też. Tak, 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 dokładnie, więc słuchajcie, napiszcie na końcu nam też w komentarzu, czy taka formuła Wam się podobała, jak podobała Wam się taka forma właśnie dyskusji w trzy osoby ze wsparciem Łukasza w tle, za co bardzo dziękujemy. No i słuchajcie, oczekujcie kolejnych zaproszeń od nas na kolejne spotkania, gdzie przybliżymy Wam historię innych bohaterów jakby polskiego e-commerce, którzy będą dzielić się swoimi przemyśleniami i zwracać nam wszystkim tutaj patenty na to, jak oni podchodzą do prowadzenia swojego biznesu w internecie i prowadzenia swojego sklepu internetowego. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Dobrego dnia. Dzięki.